Moim gościem jest pan Marek Krzykowski, dyrektor do spraw rozwoju firmy Rockfin. Witam pana serdecznie. Witam. W niedawnym raporcie firmy HSBC figurowaliście wśród tak zwanych polskich ukrytych czempionów, czyli takich firm, które specjalizują się w węższych niszach, ale zdobywają bardzo silną pozycję na rynku polskim, na rynkach światowych również. W Polsce tych ukrytych czempionów mamy całkiem sporo, ale nazwy ich niewiele mówią zwykłym zjadaczom chleba. Na czym polega, proszę powiedzieć, waga tego, żeśmy mieli jak najwięcej tego typu firm? Znaczy ja przede wszystkim, ci ukryci czempioni, to jest taka trochę nazwa myląca, bo uważam, to są skromni czempioni, czyli firmy, które się bardzo dobrze rozwijają, mają silną pozycję rynkową nie tylko w Polsce, ale często właśnie na tym rynku globalnym. I to jest troszeczkę mało promocji, zarówno ze strony tych firm, jak i również na przykład mediów, bo cały czas obracamy się wokół kilkunastu dużych firm. No tak, właśnie, Orlen, KGHM, tak, one są doskonałe. Selena, takie duże, znane firmy. Myślę, że troszeczkę jeszcze w Polsce chyba nie rozumiemy tego wartości, żeby być znanym na rynku. I za mało jest jakby promocji wewnętrznej. Często zarządy czy ludzie prowadzący te firmy są tak mocno zaangażowani jak gdyby w tym, co się dzieje wewnątrz, że nie rozumieją jak gdyby wagi tego, jak jest istotne wszystkie te działania w zakresie PR-u, CSR-u i promocji własnej, bo to jest również istotne. Być może w przypadku firm, które produkują wyroby detaliczne, jest to bardziej istotne, bo oni muszą dotrzeć jak gdyby do tego końcowego klienta, który jest rozproszony. Natomiast w przypadku firm, które są dedykowane powiedzmy kilkunastu gdyby klientom, partnerom, oni uważają, że to jest wystarczające. To jest często bardzo mylące albo niebezpieczne wręcz dla tych firm. A nie doceniają właśnie. Nie doceniają tego. Są czempionami zbyt ukrytymi, można powiedzieć. Tak? Dokładnie tak, bo uważają, że właściwie ci klienci, którzy są w ich portfolio, są wystarczający, żeby ten biznes się rozwijał, natomiast nie szukają kolejnych. A każde takie zakłócenie na rynku, upadek firmy, jakieś zmiany organizacyjne mogą spowodować, że ni stąd, ni zowąd brakuje tych klientów i wtedy jest panika. Panika zawsze jest niebezpieczna i nie służy spokojnemu rozwojowi firmy. No właśnie, takimi firmami europejska gospodarka, między innymi niemiecka, stoi właśnie ukrytymi, tak zwanymi ukrytymi czy skromnymi czempionami, u nas zbyt skromnymi. Jak pan sądzi, czy państwo nie powinno pomagać, stawiać na takie firmy, żeby je właśnie jakoś promować za granicą, pomagać? Wie pan, no akurat fajnie się składa, bo ja przez 23 lata pracowałem w amerykańskim koncernie International Paper i widziałem, jak to wygląda z punktu widzenia różnych państw, Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Tego w Polsce jest trochę inaczej. My w tej chwili mamy duże wsparcie dla małych i średnich firm. I tak jak w przypadku naszej firmy Rockfin, kiedy ni stąd, ni zowąd staliśmy się firmą dużą, właściwie tego wsparcia nie ma żadnego. Jesteśmy zupełnie skazani jak gdyby na siebie. Musimy walczyć jak gdyby w tych warunkach rynkowych, co nie jest złe, bo to jak gdyby powoduje takie określenie, czy jesteśmy silną firmą, czy nie. Jak się ma za dużo wspomagania, to jest niebezpieczne, bo tutaj się dostaje dotacje, tam jakieś rozwiązania inne, tam ulgi. Nie, dotacje mogą trafiać nie do tych, co trzeba, wtedy już. No są różne jak gdyby z tego zagrożenia, tak. Natomiast śledzenie, jak wygląda rozwój takiej firmy i wspomaganie, było bardzo wskazane, żeby rzeczywiście te firmy z tych ukrytych czempionów stały się takimi czempionami bez tego słowa ukryte. Znamy je, te firmy, są rzetelne, dobrze funkcjonują, są dobrze postrzegane w środowisku lokalnym i mają określone wsparcie, bo to czasami wystarczy przesunięcie pewnych zobowiązań, wystarczy ułatwienie, jeżeli chodzi o dostęp do infrastruktury, czegokolwiek. To są różne sytuacje, tak? Ale w pewnych momentach one stają się barierami rozwoju tych firm i to jest niebezpieczne. Takie firmy właśnie jak pana, no są mniej znane, ale pewnie także dlatego, że ich profil i branża, w której działają, produkty, które oferują, no nie są tak, powiedzmy, sexy dla zwykłego człowieka, czytelnika gazet, prawda? Proszę powiedzieć, czym wy się na przykład zajmujecie? Dlatego wspomniałem również o tych producentach takich detalicznych, tak, wyrobów. No oni mają łatwiej, się rzeczy łatwiej, muszą być rozpoznawalni, inaczej tego gdyby nikt nie kupi, tak, jak się chodzi w markecie, no to widać na przykład, które są reklamowane i szczególnie dzieci są bardzo chętne kupować te towary, które znają. A czym wy się zajmujecie? My zajmujemy się
bardzo wyspecjalizowanymi układami smarowniczymi. Właściwie wszystko, co się wiąże z olejem w energetyce, w przemyśle oil and gas, tak widzimy, że też jest. I ponad 95% naszej produkcji trafia na eksport, czyli jesteśmy takim graczem globalnym, bardzo wyspecjalizowanym. Jak mówimy o układach smarowania w tych najcięższych warunkach, typu turbiny, typu kompresory na morzach, tam, gdzie są najtrudniejsze warunki, a co jest najciekawsze, że mamy wszystkie certyfikaty do produkcji dla urządzeń w energii atomowej. W związku z tym nawet w tym nuklearnym przemyśle jesteśmy też znani, ale to, co pan powiedział, no jest to pewna nisza, jest to pewien obszar bardzo wysokotechnologiczny, w którym my znajdujemy się doskonale. Prawie połowa naszej kadry to są inżynierowie, czyli projektujemy sami, przygotowujemy najnowsze rozwiązania, montujemy urządzenia, które sprzedajemy do takich potentatów światowych jak General Electric, jak Siemens, jak Kobelco, jak Hitachi, czyli wszystkie te firmy, które są właśnie znane na całym świecie i od wyrobów takich detalicznych po wielkie elektrownie, to my jesteśmy ich partnerem. I to właśnie chcę zaznaczyć, jesteśmy ich partnerem, tak? Ale jak to się przekłada na wyniki, na rozwój firm? Jak szybko rośniecie? Jakie macie przychody, zyski? To są niesamowite rzeczy, bo rośniemy w tempie 20-kilku% rocznie. Firma w ciągu 26 lat od dwóch założycieli dzisiaj ma ponad 500 pracowników, obroty ponad 300 milionów i tak jak powiedziałem, określona rentowność, która cały czas służy temu, aby ta firma dalej się rozwijała. Czyli po prostu budujemy nowe hale, zakupujemy najnowsze urządzenia, zatrudniamy ludzi. To jest coś, co... Właśnie jak mówimy o tym, czym się charakteryzuje champion, to myślę właśnie, że to są te cechy, o których mówimy. Tak? I szukamy też cały czas nowych rynków, jak gdyby zastosować. Właśnie, za co przyjdziemy, proszę powiedzieć, bo wspomniał pan o dwóch założycielach. Jaka jest w ogóle w tej chwili struktura firmy, którą należy? W tej chwili jest jeden właściciel indywidualny i Tarchin Capital jako fundusz inwestycyjny. To jest polski ZM Capital, co właściciel. Polski, jesteśmy, tak. Polski kapitał od początku cały czas i... prezentuje pewne cechy, które na przykład mnie też skłoniły, żeby w tej firmie jak gdyby zaistnieć, ponieważ lubię pracować tam, gdzie ludzie mają taką atencję do rozwoju. Nie żeby przejadać, żyć skromnie, ale cieszyć się tym, co się tworzy. Czyli bardzo taka kreatywna atmosfera, która sprzyja właśnie temu, żeby w tych polskich warunkach móc funkcjonować. A można gdzieś powiedzieć, żeby was opisać, jaką macie pozycję na rynku generalnie? Czy w ogóle jaki to jest rynek? Czy jest rozdrobniony? Czy to jest taka nisza, w której jesteście numerem jeden gdzieś? W tej chwili w Europie mamy tylko właściwie dwie firmy, które z nami konkurują. A rynek jest tak duży, że jest miejsce dla każdego. Tym bardziej, że w naszej jak gdyby strategii nie ma rywalizacji, tylko jest partnerstwo. W związku z tym my staramy się bardziej rozszerzać jak gdyby gamę naszych produktów i wchodzić w następne obszary, wykorzystując ten potencjał intelektualny tej kadry inżynierskiej, którą mamy. Ludzie, którzy przychodzą po studiach, mają niesamowicie ciekawe pomysły. I jeżeli pozwoli się im to realizować, to często z tego nie trzeba korzystać ze startupów, nie trzeba tych ludzi gdzieś tam trzymać poza firmą. Oni mogą to robić dla siebie, dla firmy wewnątrz. Powiedział pan o szybkim tempie rozwoju. A jakie są w tej chwili obroty państwa? No ponad 300 milionów rocznie. 300 milionów złotych rocznie. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o tą ekspansję międzynarodową, główny nacisk stawiacie, rozumiem, na Europę Zachodnią, tak? To jest główny odbiorca waszych usług. Europa Zachodnia od dawna, tak jak mówimy o takich ocenach, jak właśnie wymieniłem z imię, mają tam swoje siedziby. Natomiast realizacje, które wykonujemy, są w Japonii, są w Indiach, są w Stanach Zjednoczonych, właściwie wszędzie. W tej chwili mamy dwa ciekawe kontrakty, co powiedziałem, nuklearne w Skandynawii. Także właściwie wszystkie tematy, które są globalne, jesteśmy w nich zaangażowani. Nie zawsze wygrywamy. Tak jak powiedziałem, mamy konkurencję, oni też tam powiedzmy istnieją. Natomiast nie ma jakiegoś takiego ulubionego kierunku. Bardzo byśmy chcieli również współpracować ze Wschodem, który ma duże zaległości, szczególnie na Ukrainie. W tej chwili jest od 30 lat ta energetyka jest bardzo zaniedbana. Jest niebezpieczna, bo jak mówimy o elektrowniach atomowych. Tak? W związku z tym tam myślę, że również to jest taki europejski cel, aby to zmodernizować, a przynajmniej, żeby to było bezpieczne. W związku z tym tam też widzimy swoje miejsce. A widzi pan jakieś różnice na poszczególnych rynkach, jeśli chodzi o mentalność? Czy jakieś pojawiają się jakieś trudności lokalne? Znaczy, tu wchodzimy w temat, który na pewno zajmie nam więcej niż mamy czasu jak gdyby w tej audycji, tak? Ale bez tej znajomości różnic kulturowych, tak? Bez znania mentalności tych
inwestorów w poszczególnych częściach świata, nie da się normalnie funkcjonować na tych rynkach zagranicznych. Jest zupełnie inna rozmowa z Amerykanami niż nawet z Europą Zachodnią. Już nie mówię o Argentynie, w której w tej chwili jesteśmy, czy o kulturze wschodniej, gdzie zupełnie inaczej się nawiązuje kontakt, inaczej relacje. Dokładnie. Natomiast jest parę elementów, które są wszędzie cenione. Czyli taka rzetelność biznesowa i wysoka jakość. Tak? Jeżeli nie ma reklamacji, jeżeli te urządzenia, które produkuje, pracują bezawaryjnie, to ci klienci potem przychodzą do nas sami, niezależnie z jakiej kultury są. A jakie macie plany rozwojowe państwo? Jakieś nowe fabryki gdzieś, jakieś nowe rynki? No my w tej chwili rozbudowujemy naszą sieć, ponieważ nie jesteśmy zlokalizowani tylko pod Gdańskiem w Małkowie, ale mamy również starą siedzibę w Tuchomiu, gdzie świadczymy serwis na Polskę i świat. Mhm. Mamy swoje agendy również w Polsce, gdzie w Bydgoszczy mamy taki zakład metalurgiczny, gdzie przygotowujemy sobie wszystkie elementy metalowe, ale również jesteśmy w Jeleniej Górze, w Szczecinie, który jest bardzo aktywny na terenie Niemiec. Jesteśmy w Gorlicach, gdzie mamy też zakład produkcyjny i taką siedzibę, która może jak gdyby działać i na południu Polski, i na wschód. Natomiast ta baza główna, która jest w Małkowie pod Gdańskiem, będzie rozbudowywana i będzie po prostu mogła jeszcze więcej wytwarzać. A myślicie, żeby wejść w nowe jakieś dziedziny, żeby poszerzyć tą waszą niszę? Bo to jest w ogóle strasznie ciekawe. Czy lepiej jest mieć wąską niszę i się w niej wyspecjalizować, czy dywersyfikować? To jest trochę wtedy bezpieczniejsze. Znaczy, to jest retoryczne pytanie, ponieważ bezwzględnie dywersyfikować to robimy. Tak? Natomiast rozwój był tak szybki, takie duże zapotrzebowanie było na te układy, że musieliśmy jakby w pierwszej kolejności na to nadążyć. Ale uznaliśmy, że żeby nie być tylko w tym sektorze energetycznym, stworzyliśmy bardzo silną jednostkę serwisową, która jest w innych przemysłach. Papielniczym, opłoniarskim, cementowym. Czyli wchodzicie jakby w nowe branże. Wchodzimy w nowe branże i ten serwis nam pomoże również zidentyfikować, czyli zamiast inwestować na przykład w marketing i w takie służby sprzedaży, inwestujemy w serwis, który już na siebie zarabia, a dodatkowo wyłapuje właśnie te elementy, gdzie możemy się w tym kierunku rozwijać i tworzyć jak gdyby dalszy rozwój. A proszę powiedzieć, czy skąd bierzecie państwo finansowanie na tą ekspansję i czy jest miejsce tutaj na giełdę, tak? Jak to wygląda? Myślę, że jesteśmy blisko tego, żeby mówić o giełdzie, natomiast na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre relacje z bankami. Banki, widząc nasze wyniki finansowe, widząc jak się rozwijamy, jakie mamy swoje plany, które do tej pory w 100% się sprawdzały, w związku z tym zbudowaliśmy taki duży poziom zaufania z bankami, w związku z tym nie ma problemu jak gdyby z finansowaniem. Jeżeli jest projekt na 20 milionów i rozmawiamy z 2-3 bankami, wszystkie są chętne, żeby taki projekt sfinansować. Wspomniał pan o 300 milionach obrotów. Jaka jest rentowność? Jakie macie zysk netto na przykład? Zyski kształtują się na poziomie 20-30 milionów. To jest bardzo ten poziom. Przyswoicie. Tak. A jeśli chodzi o plany giełdowe, to one są potencjalnie rozważane, jak pan wspomniał, natomiast kiedy to mogłoby nastąpić, proszę powiedzieć? Do tego się trzeba przygotować. Tak? Myślę, że jesteśmy w takiej fazie zorganizowania się, aby wejść jako taka kompletna firma. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, w tym 20-paroprocentowym wzroście, ten rozwój różnych komórek wewnątrz nie był taki proporcjonalny. Trzeba jak gdyby to dobrze zorganizować, aby to był, w cudzysłowie powiem, samograj. Że ta organizacja funkcjonuje na dzień dzisiejszy, dużo jest jeszcze takiego sterowania. Ale to jest kwestia kilku lat wejścia na giełdę? Czy to jest kwestia 2 lat, 3, jak pan by to sądzę, to jest 2-3 lata. Jakieś 2-3 lata. A nie boisz? I od razu na główny parkiet, czy koniec? Myślę, że przy tych obrotach to i przy takiej strony może być główny parkiet. Nie boisz pan trochę, że hossa giełdowa skończy się wcześniej? Bo to już mamy Biznes to jest ryzyko. Zwłaszcza na zachodzie. Tak. Jak wchodziliśmy z naszymi produktami do naszych klientów, też było duże ryzyko. Tak? Wiele firm właśnie nie skorzystało z takich możliwości, bo się bali. Tak? Bo to potentat wielki, a ma swoje wymagania, a może nas zdusić, w związku z tym pracujemy z kim innym. Tak samo jest z giełdą. Na dzień dzisiejszy wiemy, jaka jest sytuacja na giełdach i jaka jest sytuacja w ekonomii. Oczywiście to jest sinusoida. W związku z tym też trzeba wybrać odpowiedni moment, kiedy chce się na tej giełdzie być, prawda? A proszę mi powiedzieć na koniec, czy jest coś, co państwu przeszkadza w Polsce, w biznesie, coś, co należałoby usprawnić, jeśli chodzi o funkcjonowanie biznesu, prawa? No, jeżeli chodzi o prawo, to w tej chwili wiem, że to jest wszystko jak gdyby na tapecie i dużo
zostało zapowiedziane, cały plan Morawieckiego, tak, który jest na dzień dzisiejszy zapowiedzią, w związku z tym zobaczymy, jak to będzie się w którym kierunku rozwijało. My jesteśmy członkiem różnych izb, takich międzynarodowych i Business Center Club, w związku z tym tam składamy jak gdyby swoje propozycje, co powinno być. Natomiast to, co w Polsce widzę, to jest troszeczkę takie bardzo koniunkturalne staranie się o wywalczenie swoich praw. Jak rozmawiamy z różnymi branżami, szczególnie takim forum jak Business Center Club, no to każdy widzi jak gdyby swoje podwórko i tutaj myślę, że potrzebna jest większa rola takich ekspertów wewnętrznych, którzy widzą, czy znają rozwiązania, które były na Zachodzie, w Europie Zachodniej, czykolwiek idzie, które nie popełnić błędów, bo to, co zrobić dobrego, to każdy może powiedzieć. Natomiast często przy tych rzeczach dobrych zapomina się o rzeczach złych, które są. I tutaj jak gdyby wyeliminowanie tych punktów, które są w tych programach, bo dla mnie plan Morawieckiego jest fajny, ale jest niespójny. I są takie, że wszystkim chcemy dogodzić. Tak to się nie da wszystkim dogodzić. Uważam, że powinno być równym to, co pan zapytał, czy wspomaganie na przykład takich ukrytych krzępiorów powinno być. Dla mnie te granice postawione, które są małe, średnie, mikro, duże przedsiębiorstwa i jak gdyby różne zasady dla nich, są niewłaściwe. Bo... A biznes w Polsce łatwiej prowadzić, jak pan porówna wasze realizacje za granicą, czy trudniej generalnie? Polska jeszcze dojrzewa, jeżeli chodzi o taki poważny biznes, chociażby jeżeli chodzi o płatności. Tak? Na przykład często polscy partnerzy są nierzetelni w tym względzie. Co na przykład nie przywiązujemy wagi do terminowości. Nie, zapłacimy w 30 dniach czy w 60, no to będziemy mieli, to zapłacimy jakieś, to jest takie amatorskie, a to jest bardzo istotne, ponieważ w biznesie właśnie te przypływy finansowe są istotniejsze od zysku, od różnych rzeczy. Wiele firm ma zysk na papierze, natomiast nie ma pieniędzy w kasie, tak? I to jest problem. W związku z tym lepiej pracować na mniejszym zysku, ale przy takiej zapewnionej solidnej płynności finansowej. To jest jak gdyby istota działania dobrych przedsiębiorstw. I miejmy nadzieję, że tak prędzej czy później w Polsce będzie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Krzykowski, dyrektor do spraw rozwoju firmy Rockfin.